Od stycznia tego roku obsługą komunikacji miejskiej w Mławie zajmuje się Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Pasażerów czekają drobne zmiany. Na 3 spośród 4 działających obecnie linii zostały wprowadzone korekty trasy. Usunięte zostaną 2 przystanki, jeden na ulicy Piechowskiego i jeden tutaj na dworcu autobusowym przy ulicy Padlewskiego. Powstaną za to 2 przystanki na ulicy Kościuszki i także przebieg jednej z tras będzie odbywał się także ulicą Kościuszki oraz ulicą Zuzanny Morawskiej. Taka drobna zmiana związana z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, aby usprawnić to działanie komunikacji miejskiej. Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe zakupiło 6 autobusów, którymi od teraz będą podróżować mieszkańcy. Przez 4 lata funkcjonowania komunikacji miejskiej przejechało nią ponad 1 000 000 pasażerów. Część z nich robiła i nadal będzie to robić zupełnie za darmo. Będziemy kontynuować tą usługę w standardzie, tak jak był realizowany obecnie. To jest dla osób posiadających kartę mławiaka przejazd oraz uprawnionych ustawowo przejazd jest bezpłatny. Odpłatność zatem będzie pobierana od mieszkańców, którzy nie posiadają karty mławiaka lub są z innych miejscowości. Póki co Mławska Spółka zajmie się obsługą komunikacji do końca roku. Niewykluczone jednak, że umowa zostanie przedłużona. Planujemy przekazanie realizacji tej usługi długofalowo. Natomiast obecnie umowa została zawarta na rok. Natomiast to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta usługa była realizowana w okresie dłuższym, o ile Rada Miasta wyrazi na to zgodę. Jak podkreślają władze miasta, dzięki wprowadzonym zmianom pasażerowie będą mogli jeszcze sprawniej przemieszczać się po mieście i w komfortowy sposób docierać do pracy, szkół, punktów handlowych i usługowych, a także miejsc wypoczynku oraz innych lokalizacji.